Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Piłka w grze. Taki program rozpoczynamy, jak obiecaliśmy. Troszkę może i późno, ale było tyle spraw organizacyjnych, że ten temat i tak wszedł, jak obiecywaliśmy, więc proszę Państwa, trzymajmy kciuki i oglądajcie Piłka w grze. Dzisiejszym rozmówcą jest Tomek Marzec, wiceprezes Wisły Płock. Dzień dobry, Tomek. Witam serdecznie. Witamy Ciebie w dobrym nastroju, mam nadzieję, bo przecież było trochę ryzykowne wziąć Hiszpana na trenera. Te początkujące, te pierwsze mecze nie były zbyt udane. Pierwsze mecze. Znaczy, no, bo zacznę od tego, że w końcu w dobrym humorze, bo ten sezon nie zaczął się najlepiej. Oczywiście były przebłyski, tak jak w meczu z Legią Warszawa, no ale gdzieś tam po poprzednim sezonie oczywiście oczekiwaliśmy troszkę innego sposobu gry, no i też większej zdobyczy punktowej. W pewnym momencie w tym sezonie już nadszedł ten czas, że zobaczyliśmy razem z prezesem Kruszewskim i z dyrektorem Masłowskim, że no w poprzedniej, że tak powiem, konfiguracji no to już nie pójdzie do przodu, tak? No i postanowiliśmy na zmianę, postawiliśmy na Hiszpana, o którym już myśleliśmy wcześniej, bo tuż po rozstaniu się z trenerem Brzęczkiem też Kibu był w kręgu naszych zainteresowań. No i wtedy postawiliśmy na trenera Dźwigałę. W tym momencie na całe szczęście udało się z Kibu porozumieć, no i też z jego dotychczasowym klubem. No i tak Kibu przyszedł do nas. No, czy były te wyniki pierwsze niesatysfakcjonujące? No, graliśmy i z Zagłębiem Lubin, i z Piastem Gliwice, czyli zespołami, z którymi, które w tym sezonie chcą coś walczyć. Dokładnie. No, dla nas gdzieś tam wyniki, może nie powinienem tego mówić, ale schodziły troszkę na drugi plan. Bardziej nam chodziło, żebyśmy zobaczyli, że widzimy w tym zespole nową jakość, nowy pomysł na grę. Nowy charakter. Dokładnie. No i to zobaczyliśmy w tych dwóch pierwszych meczach, no i też w treningach, które nowy sztab szkoleniowy prowadził, więc byliśmy spokojni, że za chwilę te wyniki przyjdą. No i bardzo fajny mecz w Grudziądzu w Pucharze Polski i następny mecz ze Śląskiem Wrocław, gdzie po czerwonej kartce na Adama Dźwigały już myśleliśmy na trybunach, że będzie problem, a zespół się jeszcze bardziej zmobilizował, no i zagrał fantastyczne 60 minut i mogliśmy się cieszyć wreszcie z trzech punktów. Antonio José Vicuña, szanowni telewidzowie, Kibu Vicuña. Tak. W skrócie, tak, to on i wszyscy tak się do niego zwracają. No, zaskoczył, ja powiem szczerze, zaskoczył wynik. Zaskoczył, nie pamiętam, żeby, no pamiętam, ale to było już lata temu. Chyba za Małochy myśmy ogrywali inne zespoły. Aż tak wielkim wynikiem na wyjeździe 3 we Wrocławiu. Bramki zdobyte, 7-2, no to jest też o czymś mówi w Grudziądzu. Czyli teraz powinno być tylko lepiej? Znaczy, no, ten zespół pod względem indywidualności, pod względem zawodników, którzy są, jakościowo są to bardzo dobrzy zawodnicy i tego nikt nie mógł tym chłopakom odmówić. Tak naprawdę problemem było to, że ci chłopacy w pewnym momencie stracili jakby wiarę w swoje umiejętności. I najważniejszą rzeczą, która Kibu Vicuña musiał zrobić, było to, żeby znowu tą wiarę w ten zespół wdrożyć. No i takie wyniki jak z Olimpią Grudziądz, te 7-2, czy mecz ze Śląskiem, na pewno napędzają i dają chłopakom taką wiarę, że w to, co robią na treningach, ma przełożenie na boisku i na pewno każdy taki kolejny mecz będzie powodował to, że chłopacy będą bardziej pewni siebie i kolejne mecze, no ja uważam, że możemy być spokojni i bo tak grając, na pewno nie będziemy się wstydzić za ten zespół. No jeżeli nie będziemy się wstydzić, to tylko czekamy nowy stadion. No Tomek, ja do ciebie się nie zwracam z tą prośbą, bo wiem, że tobie bardzo zależy i ty zrobisz wszystko, jeżeli tylko będzie taka okazja, żeby tej inwestycji pomóc i temu pomysłowi pomóc, by
wdrożyć go w końcu w to marzenie i ten plan w rzeczywistość płockich kibiców, nie tylko piłki nożnej, ale i sportu, bo przecież to jest obiekt, przecież sami wiemy jaki. I wjeżdżając na przykład do stolicy naszego kraju, to Stadion Narodowy wygląda. Wszystkie stadiony piłkarskie są wizytówką miast. To fajnie, co się nam udało zrobić na Mistrzostwa Europy. Na taki obiekt czekamy w Płocku, Tomek. Znaczy, no, to jest ważne z kilku względów. No, my pod względem sportowym, tak, organizacyjnym dokładnie. Poszliśmy do przodu, dokładnie. Żeby dalej się dokładnie. Rozwinąć. Niestety potrzebujemy obiektu, bo nie oszukujmy się, żeby zachęcić nowych kibiców, żeby zachęcić nowych partnerów, sponsorów, musimy coś im dać. Przy dokładnie. Tym obiekcie, co w tej chwili dokładnie, mamy, tak. te możliwości mamy bardzo ograniczone i dlatego to jest niezwykle potrzebne, a uważamy, że ten zespół, nasze miasto zasługuje na to, żeby nie wstydzić się w całym kraju obiektu, który mamy, bo nie oszukujmy się, oprócz Pogoni Szczecin i Zagłębia Sosnowiec zostaliśmy w tym momencie jedynym stadionem. Ale taka jest prawda. Tak wyglądającym. Oczywiście cieszmy się z tego, co mamy, bo wszystkie wymogi licencyjne, które są postawione przez Polski Związek Piłki Nożnej spełniamy i tu też nie ma jakiejś tragedii, ale no, w tym momencie ludzie oczekują komfortu, oczekują tego, że mecz będzie się oglądać z bliska, że będą mieli fajny catering, że będą mieli fajne toalety, żeby nie musieli... Czasami przydałoby się i zadaszenie, żeby no, trochę dokładnie. W razie szczególnie pewnego w deszczu okresach, przychodzili wszyscy, bo to jest też jaka pogoda. O, fajnie, idziemy na mecz Wisły. Dokładnie. Patrzą, no nie, no chmury się zbierają, no odpuścimy, no będziemy tak, szukali no gdzieś. Dla nas najgorszymi miesiącami to jest grudzień, luty, marzec, tak? Czyli tak. te miesiące, gdzie już jest zimno na dworzu, gdzie może spaść deszcz, może spaść śnieg. No to mieliśmy przykład w tym roku w lutym, gdzie graliśmy ze Śląskiem Wrocław, gdzie temperatura odczuwalna na trybunach była minus 13 stopni. Naprawdę, ja z każdym meczem oglądam z trybun, a na tym meczu w 45 minucie się schowałem, bo po prostu było tak, tak nieprzyjemnie, dokładnie. Że no, to już nie był komfort oglądania spotkania. I będziemy o tym mówili i mówili, bo marzymy. A czasami, Tomek, marzenia się spełniają. Dlatego też marzymy o tym stadionie, nie ulega wątpliwości. To jest coś, co jest wizytą. Zresztą po co ja o tym mówię? Ja mówię prawie cały czas o tej wizytówce, o tym, że to miasto może wyglądać fajnie, inaczej. A sport jest jednym z ważnych elementów, jeżeli mówimy o wizytówce miasta. Przecież tworzymy tą wizytówkę w różnych ugrupowaniach, czy też z Urzędu Miasta, czy z innych towarzystw, na przykład turystycznych. Przepraszam, że o tym temacie w piłce nożnej, ale po to, żeby to miasto ludzie częściej odwiedzali. Fajny stadion, proszę Państwa, tu będą przyjeżdżały wycieczki nie tylko spod Płocka, ale będą przyjeżdżały prawdopodobnie z całego Mazowsza, by usiąść na stadionie i zobaczyć fajną grę piłkarzy. Powiedz mi o piłkarzach, czy przecież ty jako wiceprezes na pewno spoglądasz na murawę i mówisz, o, tutaj zarobimy pieniądze, bo zaczęliście zarabiać i to niemałe pieniądze na piłkarzach. Czy myślisz, że trener hiszpański Kibu Vicuna stworzy jednego, dwóch, gdzie my znowu złapiemy bardzo poważny kontrakt i to zasili kasę klubu? Znaczy, to jest taki, też ważne. Taki model rozwoju tego klubu też zaczynamy wprowadzać, bo my nie będziemy jeszcze klubem, który będzie z wszystkich przychodów, które uda się zdobyć, czyli od sponsorów, z gminy miasta Płock, czy z biletów, że będziemy wychodzić na duży plus. My tak naprawdę musimy wychować zawodnika i go drożej sprzedać. Bardzo dziękuję, że to powiedziałeś. To nam się udało z Arkiem Recą i sądzę, że w tym momencie w naszym zespole jest kilku zawodników, na których możemy dobrze zarobić, ale też nie możemy zapomnieć o tym, bo łatwo jest kogoś sprzedać, ale musimy właśnie, też drużyna. Musimy też zachować pewne proporcje. Drużyna ma styl, charakter już w taki, już widać jakąś jakiś inny zespół, nie ulega wątpliwości. Fajną grę widać tę rękę Hiszpana, to też nie ulega kto. Nie widział, niech przyjdzie na stadion. Lepiej tam widać, jak w telewizji. Naprawdę, proszę mi uwierzyć, to są zbliżenia. Tu widzimy szeroko, horyzontalnie całe boisko. I tutaj są bardzo ważne jeszcze kwestie. Czy trener mówi, że kogoś mu potrzeba? Szuka kogoś? Ja wiem, że szuka. Czy jest ktoś namierzony? Znaczy cały czas szukamy i
rozglądamy się za nowymi zawodnikami, którzy by mogli wzmocnić. Czyli możemy o to pytać częściej, jeżeli już, znaczy, o tych nowych zawodników. Na tą chwilę spokojnie. Trener jest z nami 4 tygodnie, więc też każdemu chce dać szansę. To ale on dobrze zna polską ligę, także... Oczywiście, że tak, i też praktycznie wszystkie mecze Wisły Płock oglądał w tym sezonie, więc też jest mu łatwiej, ale to też nie jest tak, że przyszedł do Płocka i już wiedział, że tego nie chce, tego nie chce, tego nie chce. On każdemu chce dać szansę i tak naprawdę po kilkunastu tygodniach dopiero podjąć decyzję na temat przyszłości danych bardzo zawodników. Bardzo dziękuję. Zaczynamy Piłka w Grze. Serdecznie Państwa na ten program zapraszam. Będziemy z kamerą bardzo często tam, gdzie jest ich dom, drugi dom, czyli Zielona Murawa, i stamtąd będziemy przekazywali, mam nadzieję, radosne, mam nadzieję, czasami, być może, zadawali trudne pytania, gdzie są pewne wątpliwości, ale szybko je rozwiniemy. Dlaczego? Dlatego, żeby Płock był naprawdę fajnym, sportowym miastem i o nim naprawdę się mówiło we wszystkich telewizjach prestiżowych kuli ziemskiej i we wszystkich mediach prestiżowych tego świata. Tomek, dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję i bardzo. Nareszcie fajnie, że ten uśmiech jest na twojej twarzy, a ja myślę, że tak, kibice trzymają kciuki, bo też widzą, że coś się w Wiśle Płock piłce nożnej dzieje. Ja zapraszam na kolejny program Piłka w Grze. Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne.